Kontynuujemy nasz cykl omówień filmów z Tomem Cruise'em. Dziś pogadamy o znakomicie ocenianym filmie Rain Man, który zdobył wiele nagród, w tym 4 Oscary, i to w najważniejszych kategoriach. Za reżyserię, za scenariusz, za pierwszoplanową rolę męską dla Dustina Hoffmana oraz zdobył statuetkę w głównej kategorii, za najlepszy film. O Rain Manie będę rozmawiał z Bartkiem z fanpage'a Pasem po czole. Cześć Bartek. Cześć, dzięki za zaproszenie. Film Barry'ego Levinsona to w zasadzie prosta historia. Ojciec z rodziny umiera i pozostawia po sobie ogromny spadek. Jego syn, Charlie, bohater Toma Cruise'a, jedzie na pogrzeb ojca, z którym miał bardzo złe relacje i nie widział się z nim wiele lat. Okazuje się, że nie zapisuje mu w spadku żadnej fortuny, lecz powierza ten cały majątek funduszowi powierniczemu. Rozczarowany syn postanawia dowiedzieć się więcej szczegółów i w ten sposób wychodzi na jaw to, że ma o 20 lat starszego brata, Raymonda, w tej roli Dustin Hoffman. Jest on dotknięty autyzmem i umieszczony w zakładzie specjalnym. I tak oto zaczyna się film, który oparty jest na budowaniu braterskiej relacji. To zarazem kino drogi, gdzie nieśpiesznie prowadzona fabuła pozwala aktorom wykazać się warsztatowo. I na początek pytanie ogólne do ciebie. Za co doceniasz ten film? Jakie jest według ciebie najlepsze elementy tego filmu? I dlaczego ze wszystkich filmów z filmografii Toma Cruise'a wybrałeś akurat ten do omówienia? Ogólnie ja muszę zrobić najpierw coming out, taki, że nie jestem wielkim fanem twórczości Toma Cruise'a. Oczywiście szanuję, lubię kilka filmów z nim. No i ogólnie to, co wniósł do kina, naprawdę dzięki za to wszystko. Aczkolwiek nie jest to taki aktor, którego uwielbiam. Ale właśnie Rain Man jest odstępstwem od tego. Dlaczego? Jest to film, który na pierwszy rzut oka mógłby być naprawdę taki miałki, mógłby być ciepłą komedyjką rodzinną, a nie jest tak naprawdę. Z jednej strony opowiada o pieniądzach, o takiej rządzy władzy, rządzy pieniądza, bo właśnie Charlie Babbitt, czyli postać grana przez Toma Cruise'a, takim człowiekiem jest. No i fajnym motywem jest to, że on dowiaduje się o istnieniu tego brata i on dzięki właśnie spotkaniom z nim, więc dzięki podróży, dzięki poznawaniu też samego siebie, lepiej swojej historii, swojej rodziny, zmienia się, ale nie w taki drastyczny sposób, taki hop-siup, że od razu spotyka brata i od razu jest lepszym człowiekiem. Nie. To wszystko jest związane z czymś, wynika z czegoś. No i są różne sytuacje, które przedstawiają właśnie więź tych braci, no i jest to naprawdę rozwijające. Jest to, z tej strony człowiek się bardzo cieszy, że to idzie. Z drugiej strony widzi taki pewien dramatyzm. Tutaj też bardzo fajnie jest rozegrana relacja pomiędzy Tomem Cruise'em a jego filmową dziewczyną, partnerką, ponieważ widać, że to wszystko się tak chwieje, że ta postać brata, odnalezionego brata, dużo zmienia między nimi. Że to też ta relacja też miała wcześniej jakieś problemy. Zresztą jedna z pierwszych scen mówi od razu o tych, pokazała ich taką sprzeczkę, taka kłótnie to za duże słowo, w samochodzie. Więc to wszystko łączy się, naprawdę bardzo ciekawy obraz. No i to uważam w tym wszystkim za ciekawe. Jakby temat nie jest prosty, bo jednak opowiada o autyzmie, o człowieku, który jest zamknięty we własnym świecie i nagle spotyka swojego brata, który jest zupełnie inny, zupełnie, w każdej kwestii. No i oni próbują jakoś połączyć te siły i widać, że nie jest to proste, ale koniec końców jeden akceptuje drugiego, no i jakoś są w stanie połączyć te siły. I tutaj ta braterska, nieoczywista relacja jest naprawdę świetnie ukazana, wręcz wybitnie. Dobrze, że od tego rozpocząłeś nasze omówienie, bo ten film nie jest jakiś wybitny, jeżeli chodzi o warstwę realizacyjną. Nie ma tam jakiejś super muzyki, ani super zdjęć. On nie zachwyca tą stroną wizualną, tylko jego główną mocną stroną jest właśnie fabuła i doskonałe aktorstwo. I to, jak te postacie właśnie się stopniowo docierają, które są zupełnie różne. Można powiedzieć, że postać Dustina Hoffmana jest taką skałą, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fabułę, no to postać Dustina Hoffmana jakby nie przechodzi jakiejś super drogi. On jest osobą niepełnosprawną, dowiaduje się, że ma tego brata, go tak troszkę akceptuje, ale to też nie jest takie w pełni świadome, bo w finale tego filmu mamy zadane pytanie do Raymonda, z kim on chce być. Czy on chce być umieszczony w tym zakładzie specjalnym, czy on chce być z bratem? No i on
chce być i z bratem, i chce być w tym zakładzie, czyli on jeszcze tak, on po prostu nie potrafi ze względu na swoją niepełnosprawność jakby świadomie podejmować decyzji i świadomie władać tym swoim życiem, ale z drugiej strony no widzimy, że na jakiejś tam płaszczyźnie no akceptuje tego swojego brata i znajduje z nim właśnie tą unikalną więź. I on jest właśnie taką skałą, takim fundamentem, na którym zbudowany jest ten film. A postać Toma Cruise'a jest właśnie tą osobą, która się odbija od tej postaci Dustina Hoffmana i właśnie to on przechodzi bardzo długą drogę od tej osoby, która jest właśnie nastawiona bardzo egoistycznie, która jest nastawiona na zmaksymalizowanie swoich zysków, która nie radzi sobie dobrze z relacjami i to widać właśnie w tej relacji, którą ma ze swoją dziewczyną, że tak jak wspomniałeś, oni mają ze sobą pewne problemy, które wynikają z niedostatków charakteru postaci Toma Cruise'a i to, że on odnajduje tego brata, no, na początku chce go po prostu wykorzystać na pieniądze, czyli po prostu przejąć ten majątek. Potem zaczyna go dostrzegać w nim różne talenty, a z czasem, kiedy oni się tak już docierają przez przebieg całej tej fabuły, to na koniec dostajemy Toma Cruise'a, który jest troszkę taki pogodzony z życiem. Przepracował swoje bóle, lęki, które miał na skutek no, trudnego dzieciństwa. Ta relacja z Raymondem jakby pozwala mu przepracować te wszystkie złe rzeczy, których doświadczył w dzieciństwie i troszkę samego siebie też zaakceptować. Jakby znajduje w sobie takie, może nie współczucie, ale taką empatię, staje się taki bardziej otwarty na emocje, na potrzeby innych ludzi. Nie jest już zapatrzony w siebie, ale ze względu na to, że ma tego niepełnosprawnego brata, to nagle zaczyna się otwierać na świat, otwierać na innych i to jest fantastyczne. Jak troszkę czytałem komentarze w sieci i rozmawiałem sobie z przyjaciółmi, którzy oglądali ten film, to oni byli zaskoczeni tym, że Tom Cruise nie dostał żadnej nagrody za swoją rolę. Czy rola Dustina Hoffmana jest absolutnie wybitna i no jest po prostu bardzo trudna, bo musiał zagrać osobę z autyzmem i wcielenie się w taką postać no jest po prostu wyjątkowo trudnym doświadczeniem, ale Tom Cruise też przechodzi fantastyczną drogę na przestrzeni tego całego filmu i to, że w żaden sposób nie została ten rozwój postaci doceniony, no to jestem tym faktem zaskoczony i bardzo, bardzo rozczarowany, bo Tom Cruise jakby w tym filmie udowadnia, że jest aktorem, który dysponuje bardzo, bardzo dobrym warsztatem aktorskim. Szczególnie, że to jest Tom Cruise w roku 1988, czyli na początku swojej wielkiej kariery i kiedy już wchodził do Hollywood, już był po filmie Top Gun, gdzie go wszyscy znali. Tak, to jest jeden z pików kariery Toma Cruise'a i jestem zaskoczony, że właśnie nie znalazła ta rola takiego uznania w sezonie nagrodowym. A jak ty oceniasz postać Toma Cruise'a i może na niej się skupmy? Zacznijmy sobie od postaci Charlie'ego. Jak byś ją ocenił? Czy jakie wrażenie na tobie wywarła postać Toma Cruise'a? No tutaj też chciałbym powiedzieć, że rozwój postaci został doceniony, ponieważ scenariusz, to jest bardziej kwestia scenariusza, że właśnie ta postać została rozwinięta w ten, a nie inny sposób. No i scenariusz został nagrodzony między innymi Oscarem, więc tutaj bardziej bym mówił, że po prostu aktorstwo Toma Cruise'a było naprawdę świetne w tym filmie i to było widać zwłaszcza w jego mimice, która była naprawdę wybitna, jak on patrzył na tego brata, jak czasem nie wiedział po prostu co zrobić, jak widać było tego zagubienie i tutaj naprawdę żałuję, że żadna przynajmniej nominacja się nie znalazła, bo film wielce nagradzany praktycznie wszędzie, w każdej możliwej kategorii, a no zabrakło właśnie tego Cruise'a, żeby dostało się te nominacje najlepszego aktora drugoplanowego czy coś w tym stylu. Czy tam pierwszoplanowego, w sumie nie wiem, kto był. Znaczy, chyba on był pierwszoplanowy. Pierwszoplanowy, wiesz, z Oscarami i z kategoriami oscarowymi to jest uznaniowa kwestia. Znaczy, zgłasza się tam, gdzie masz po prostu największe szanse. I zdarzały się filmy, gdzie wydawałoby się, że jakiś bohater czy bohaterka są pierwszoplanowi, a jest zgłaszano do drugoplanowych. Tak? Także to jest też troszkę tam naciągane. Także gdybym ja miał ocenić, czy Tom Cruise jest pierwszy czy drugoplanową postacią, to moja odpowiedź brzmi tak.
Dobrze, więc to, tak go też uznajmy. No i tak czy siak, ani w takiej kategorii, ani w takiej go nie doceniono. Jest to smutne, ponieważ no, to jest według mnie jego najlepsza rola w karierze, której pokazał naprawdę i ducha, i jakby taką... Właśnie widział, co chce przekazać, widział, co napisano w scenariuszu, chciał to jak najlepiej odwzorować, no i mu się to udało, no i to też była wymagająca rola. Zagranie z gdyby partnerowała mu osoba z autyzmem, to byłoby też wymagające. Ale on zagrał z osobą, która grała osobę z autyzmem i to było o tyle ciężkie, że on musiał jednocześnie zagrać swoją postać, ale też musiał pomóc Dustinowi Hoffmanowi dobrze wybrzmieć całkowicie z tą właśnie kreacją brata z autyzmem. Więc to było też ciężkie zadanie i o tym się trochę nie mówi, bo zawsze się mówi o tym Hoffmanie, a Cruz naprawdę wykonał tu dużą robotę i on jak krzyczy, jak się denerwuje, jak tam na koniec jeszcze jest ta rozmowa ważna, gdzie właśnie ten brat chce koniec końców przebywać, on też tam się trochę rozkleja, nie wie co robić, uważa, że ten lekarz na niego naskakuje, zaczyna się z nim trochę kłócić, naprawdę świetnie to jest rozegrane. No i Charlie właśnie jak już o tym mówi o tej drodze, no to przekonał na pewno wielką, no, od takiego cwaniaczka, bo Cruz był zawsze idealny do grania takich, do, no, człowieka, któremu zależy. Na pewno jeszcze jest długa droga przed nim, bo to taka jednorazowa historia nikogo nie potrafi zmienić w sposób całkowity, ale no pewnie ma takie światełko w tunelu dla tej postaci. Co się dalej z nią wydarzyło, oczywiście nie wiemy i się nigdy nie dowiemy. Ale no chyba, że jest książka, to wtedy się dowiemy, ale nie jestem pewien. Ale nie wchodząc w to tak szczegółowo, no i być może to coś zmieniło w stopniu długotrwałym, a może i nie. Kto wie, na pewno było to cenną lekcją. Dla postaci Hoffmana raczej nie, bo on raczej nie potrafi tego przyjąć do świadomości, ale było to swego rodzaju przygodą i też odciągnięciem go od takiej monotonii i chociaż on ją lubił, ale pokazał mu trochę świata, pokazał mu też trochę inne spojrzenie i widać było to, że jeśli dobrze da się podejść do takiej osoby, to ona potrafi współpracować. Ale i Cruz miał to podejście do niego, potrafił sobie je zbudować, jakieś zaufanie i tak dalej. To było widać w scenie, w której uczył go tańczyć zwłaszcza. Tak, to prawda. Ja polecam taki eksperyment, bo to jest film dosyć długi. On trwa chyba 2,5 godziny z tego, co pamiętam, jeśli nie więcej. Nie, trochę krótszy jest. Trochę krótszy, tak? To ile on trwa? Ja go dzisiaj z rana oglądałem, więc to takie ponad 2 godziny, ale tak nie, 2 godziny 15 minut, 20, nie wiem, takie coś. Aha, 133 minuty. No, w każdym razie polecam zrobić coś takiego, żeby obejrzeć pierwsze 15 minut i ostatnie 15 minut. Zwrócić uwagę na postać Toma Cruza. On na początku i na końcu to są dwie zupełnie różne osoby. Naprawdę, to postawa życiowa Toma Cruza na początku, gdzie on jest taki bardzo egoistyczny i taki... Problemy ludzi i też takich osób bliskich, na którym powinno mu zależeć, jakby zupełnie ignoruje i no nie jest rodzinnym człowiekiem, co już wiemy, bo no nie spotykał się z tym swoim ojcem. Na końcu okazuje się, że jest po prostu, może nie zmiana o 180 stopni, też dobrze, że zauważyłeś to, że no nie wiadomo, czy ta zmiana jest trwała. Czy to nie jest czasem tylko tak, wiesz, chwilowe, taki szok, którego doznała, a potem wróci do bycia takim dupkiem, ale to jak on na końcu jakby jest autentycznie przejęty, że już mu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi mu o tego brata i że ten brat go otworzył na takie bardziej optymistyczne postrzeganie życia i jego charakter się tak bardzo uszlachetnił. Wiem, że to tak może górnolotnie brzmi, ale on się odnalazł w sobie troszkę takie człowieczeństwo i takie dobro w sobie, które na początku no, nawet nie był tego świadomy. I to jest chyba najbardziej wartościowe w tym filmie. Oprócz tego, że mamy tą rolę Dustina Hoffmana, która jest fantastycznie rozegrana, to ta droga bohatera Toma Cruza jest czymś, co jest... Zresztą tak jak powiedziałeś, nie jesteś jakimś wielkim fanem filmów z Tomem Cruzem i tego aktora, a jednak ten film Rain Man doceniasz ze względu na to, że on się tutaj miał możliwość wykazać i też to jest zasługa fantastycznego scenariusza, który po prostu dał mu taką szansę.
Tak, i tutaj dlaczego ta postać Toma Cruise'a jest tak świetna? Ponieważ właśnie on nie przechodzi pełnej tej przemiany. Nie wiemy, co się z nim stało później. Bo gdyby się skończyło tak, że on nagle zacznie, nie wiem, zbierać pieniądze na biednych i cały swój majątek przekaże na, nie wiem, na jakąś fundację, to byłoby to no, nierealne. No i w ten sposób... Albo zbyt cukierkowe, jeżeli by tak to... Zbyt cukierkowe. Tak, żeby no dali te trzy sceny, że on na przykład, nie wiem, wolontariat podejmuje albo robi coś dobrego, to tak bym... Too much, tak? A że to się, ten film się kończył w momencie, kiedy tego Raymonda wysyła z powrotem do tego zakładu, no bo tak musi po prostu postąpić i odjeżdża ten pociąg. To jest według mnie idealne zakończenie. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś. Przepraszam, że ci przerwałem. Tak, nie ma problemu. No i po prostu możemy się z nim utożsamić, że jakby to wszystko jest procesem, że nic od razu, że nie musi, że bycie na przykład dobrym człowiekiem to nie oznacza koniecznie oddawanie wszystkiego, co masz i robienie, wiesz, i bycie drugą matką Teresą z Kalkuty. To jest po prostu taki stan, który można zbudowywać, może zawierać różne rzeczy, ale na pewno nie możemy wymagać od siebie od razu takich dużych poświęceń, bo tak to nie działa, tak się nie da też. No i dlatego ta postać jest taką, którą da się poczuć, którą da się zrozumieć, zobaczyć na przykład w sobie, w innych, że nie wiem, ktoś kiedyś też taki był, ale coś tam i nagle stopniowo jest lepiej. Różne mamy sytuacje życiowe, no a Cruise jest taką postacią, która się dociera po prostu. Tak samo, nie wiem, przykład innej wybitnej kreacji aktorskiej, czyli Al Pacino w Zapachu Kobiety. To jest postać, która też się nie ulega drastycznej zmianie. On na koniec po prostu pokazuje, że on się z tym swoim pomocnikiem go szanuje, pomógł mu, ale no dalej pozostaje sobą. Nie zmienia się całkowicie, bo to jest starszy człowiek i go już ciężko zmienić. I to jest tutaj podobny... Kiedyś to chyba lepiej rozgrywano, wydaje mi się, w kinie. Teraz właśnie stawiam na tę cukierkowość albo na takie totalne zło. To prawda, to właśnie mam problem po prostu z tym, że brakuje nam postaci w filmach, które są współcześnie robione, które przychodzą właśnie drogę, która byłaby właśnie tak długa, wyboista, jednocześnie wiarygodna i jakby to nie ma tego cukierkowego zakończenia. A propos takiej plastikowości, takiej sztuczności, to chciałem teraz przejść do drugiego naszego bohatera, czyli Raymonda, czyli postaci Dustina Hoffmana, który, tak jak powiedziałem, jest taką skałą fabularną i on za specjalnie się no, nie zmienia ze względu na to, że on żyje na granicy dwóch światów, tego, który ma w swojej głowie, ze względu na swoją chorobę, no i tego rzeczywistego. I w drugim i na początku trzeciego aktu mamy coraz więcej takich humorystycznych scen, szczególnie te sceny, gdzie Charlie zabiera Raymonda do kasyna, czy mamy tą randkę w windzie, ale to ciągle nie można nazwać, że to jest jakaś komedia albo taki feel-goodowy film typu Forrest Gump, bo często się ten film porównuje do Forresta Gumpa, bo tam też mamy człowieka z niepełnosprawnościami i no Forrest Gump miał po prostu bardzo dużo szczęścia i to jest też film taki skonstruowany na zasadzie takiej typowej komedii z morałem, a tutaj ten Rayman jest o wiele bardziej poważny i mógłbym powiedzieć, że to jest film dramatyczny z elementami humorystycznymi i jak ty oceniasz właśnie to porównanie pomiędzy Dustinem Hoffmanem i jego kreacją aktorską w Raymanie, a tym, co zrobił Tom Hanks w Forreście Gumpie? Czy ty też widzisz podobieństwa, czy właśnie nie zgadzasz się, żeby zestawiano te dwa filmy ze sobą? Na pewno coś w tym jest, że te postaci są trochę podobne, bo mamy dwóch jednak ludzi z z jakąś niepełnosprawnością, tylko że ta Gumpa pozwalała mu żyć w społeczeństwie bez jakichś większych problemów, ale niestety tak z Babitem tak nie było. No i to są dwie postaci, które nie niosą ze sobą żadnego zła, zgorszenia i po prostu są
O tyle Gump był jeszcze zabawny dosyć. Tak, Hoffman... Hoffman, mylę cały czas aktora z postacią. A tak, postać Hoffmana była inna. Była bardziej stonowana, była raczej realnym odzwierciedleniem osoby z takimi... z autyzmem. A Hanks był podrasowany bardzo. Hanks był, wiesz, z jednej strony bardzo bohaterski, z drugiej strony bardzo wysportowany, z drugiej... Ten był nierealną postacią bardzo. No i ogólnie klimat tych filmów jest taki bardzo dobroduszny, ale jak mówisz, tutaj mamy taką cukierkowość trochę Forresta Gumpa, że wiesz, to wszystko mu wychodziło, to wszystko ten... Oczywiście to nie jest film prosty, bo tam jest wiele rzeczy, które mają taką tragiczne przesłanie wręcz, bo to lubię, mam takie właśnie komedie, które jednocześnie mają drugie dno, bo tutaj mamy i wojnę w Wietnamie, mamy, wiesz, tam zabójstwo Kennedy'ego w tle bodajże, tak, tam coś było wspomniane, były właśnie takie ciężkie tematy miłosne, były, no, była też choroba, to były, no, naprawdę były Czarne Pantery, tak chyba się nazywa ta organizacja. No i to wszystko się składało na dość inteligentny film. Tutaj tak, to jest trochę podobnie, ale jest mniej tego humoru natomiast. Więc te filmy w jakiś sposób mają część wspólną, ale nie są takim czymś, co na pierwszy rzut oka byłoby u mnie aha, to jest podobne, to jest w tym samym stylu co Forrest Gump. Nie, to bym powiedział, że to jest trochę zbyt dalekie posunięcie, ale obydwa filmy to są po prostu klasyki kina i powstały w, powiedzmy, podobnej epoce. No bo ten Raymond ma w sumie ten drugi akt, może początek trzeciego, gdzie oni są w tym kasynie, potem oni są w tym wynajętym mieszkaniu, no troszkę zasmakuje tego życia, jest jakby, nie jest świadomy tego, że jest w jakiejś tym wirze wydarzeń i że jest po prostu wyrwany z tego ośrodka, w którym się znalazł i troszkę żyje takim bardziej kolorowym życiem, ale ostatecznie, i to co jest najlepsze w tym filmie, na zakończenie naszej dyskusji, czyli ten finał, który jest taki wyjątkowo kameralny, tak? No w Forreście Gumpie to ten Forrest Gump był takim, powiedziałbym, no miał dużo szczęścia i został właściwie bohaterem Ameryki, tak? Inspirował ludzi, tak jak biegał przez całe Stany Zjednoczone i ludzie odnajdywali w tym jakąś, nie wiem, inspirację czy motywację i tych motywów po prostu było dużo. Po prostu nasz bohater Toma Hanksa miał po prostu bardzo dużo szczęścia i to wszystko było opakowane bardzo komediowo. A tutaj mamy tych komediowych elementów, no parę scen, a potem mamy powrót do tych ostatecznych rozstrzygnięć, które Raymond ze względu na swoją chorobę no nie jest w stanie podjąć. I bohater Toma Cruza, czyli Charlie, bardzo chce go zatrzymać, bo w końcu zmienia się jako człowiek i zaczyna tego brata potrzebować w swoim życiu. I no na koniec pada deklarację, że go będzie odwiedzał. Nie wiemy, czy tak się potem będzie działo, czy nie, no bo ten film się kończy w momencie, w którym no, wsiada do pociągu nasz bohater Dustina Hoffmana, no i nie wiemy, co będzie dalej. Natomiast no, ta scena, gdzie ten Raymond musi zadecydować i on nie jest w stanie zadecydować ze względu na swoją chorobę. No, czy chcesz być z bratem? Tak. Czy chcesz być w zakładzie zamkniętym? Tak. I on w sumie nie jest w stanie wybrać. I film na początku nam tłumaczy, że dla Raymonda to jest wszystko jedno, kto jest wokół niego. Że jest tam opiekun, który przychodzi do niego od, nie wiem, 15-20 lat i mówi, że no gdyby mnie tu nie było, tylko ktoś inny, to by nawet tego nie zauważył. Że on jest po prostu przyzwyczajony do pewnej rutyny. A tu się okazuje, że te kilka dni spędzone z bratem jakby potrafią tą chorobę troszkę przełamać, troszkę go bardziej otworzyć i zbudować właśnie tą więź. No, nie potrafię tego w jakiś inny sposób nazwać niż jakieś takie braterskie porozumienie. Nie chcę tego nazwać braterską miłością, no bo ona się nie siłą rzeczy nie może nas zbudować w ciągu kilku dni, ale jest jakieś takie niść porozumienia i jakaś taka możliwość dotarcia się między sobą i
to jest fantastycznie zagrane, bo naprzeciw siebie stanęło po prostu dwóch znakomitych aktorów. Przynajmniej w tym filmie dają z siebie absolutnie wszystko. I na koniec chciałem ciebie zapytać, jak ty oceniasz ten finał i jak ty interpretujesz cały film? Znaczy, no to nie jest jakiś film, który na przykład należy do jakiegoś nurtu, bym powiedział, że na przykład jakiegoś, który mówi o osobach z jakimiś tam niepełnosprawnościami i tak dalej, bo to jest film jak z 88, to jest film, który jest sam w sobie scenariuszowo naprawdę wybitny i jakby on tutaj, ten film jest całościowo naprawdę świetnie rozpisany, jakby sama postać na przykład Toma Cruise'a jest naprawdę ciekawa, czy tam jako tej dziewczyny, typy tutaj nie ma takiego stricte fundamentu w niepełnosprawności jednego z bohaterów. To jest jedna z jego cech. To jest ciekawe w tym filmie, że on poza tym też ma swoje jakieś tam na przykład pasje, on też ma jakieś tam właśnie jakieś tam życie, które tam no, jest całe powiązane z tą niepełnosprawnością, aczkolwiek jest to takie szczere. To nie jest jakieś naciągane, to nie jest jakieś zrobione pod publikę. To jest po prostu, mieli taki pomysł na film, który, no nie wiem skąd się wziął, no to wygląda jakby była jakaś książka, ale no, mówię, nie wiem. No i ja go oglądam, dzisiaj go obejrzałem po raz drugi w życiu. No i obejrzałem go jako taki porządny kawał kina z jednej z najlepszych epok. Nie wiadomo było, czego się po nich spodziewać. Z jednej strony oglądasz thriller i nagle jest wątek komediowy. I tutaj mamy tak samo. Zresztą to za tym stoi wybitny reżyser, no Barry Levinson. No człowiek, który dał nam multum wybitnych filmów, których no stanowią po prostu no dla kina jedną z najważniejszych części, no dla mnie uwielbiam osobiście i Sprawiedliwość dla wszystkich, ten, który napisał tam scenariusz właśnie, czy tam co tam on jeszcze zrobił, Fakty i akty zrobił, Uśpionych, Good Morning Vietnam, naprawdę to jest też wybitne. No i tutaj tak samo, jest jeden z jego najwybitniejszych dzieł. I pokazuje taką nieoczywistość. On zawsze pokazuje nieoczywistość. I to jest też taka nieoczywistość. Czy ta historia się zmieni, czy ten bohater się zmieni, czy może zajdzie wielka zmiana w tym Raymondzie, czy może cokolwiek się zdarzy. Nie wiadomo tego. No i to jest fajne, bo z jednej strony są takie momenty pocieszne, z drugiej strony są takie momenty smutne. No i zakończenie jest słodko-gorzkie trochę, trzeba powiedzieć. Nie jest przesadzone w żadną stronę. Oni się po prostu rozstają w dobrych relacjach i pewnie będą się dalej spotykać czy coś w tym stylu. Więc jest to na swój sposób bardzo dobre zakończenie i jestem zadowolony, że tak to wyszło. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia o filmie Rayman. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania o tym filmie, więc jeżeli wam się podobał ten film, i to dajcie znać w komentarzach, jak go oceniacie i za co cenicie ten film. Dzięki Bartek za wspólną rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości zrobimy jeszcze kolejne omówienia różnych filmów i seriali. Nie, dzięki wielkie. No, jest to raczej bardziej niż pewne. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do dalszego obserwowania kanału i zostawienia subskrypcji. Wpadajcie również na fanpage Bartka. Wszystkie linki macie w opisie. I cóż, słyszymy się i widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.